z Ewangelii według świętego Łukasza. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Wszystkie słowa Pisma Świętego mają tylko jedną interpretację, tylko jeden skutek, tylko jedno wypełnienie. Jest nim Jezus Chrystus. Cokolwiek w Piśmie Świętym słyszymy, odnosi się do Jezusa Chrystusa, od pierwszej do ostatniej litery. I tylko przez Jezusa Chrystusa możemy interpretować wszystko, co się tu znajduje. Żadna inna interpretacja nie ma sensu i jest kłamliwa. Do zobaczenia jutro.